Słuchajcie, taki wynalazek sobie zakładałem, rowerek, i trzeba będzie działać. Taka stylowa, kamerka na klateczkę i ciśniemy. Dzisiaj w planie trasa do Rewy ode mnie, jest jakieś 10 km w jedną stronę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Znaczy dojechać, dojadę, czy wrócę, nie? Dam radę. Także widzimy się na trasie. Na razie kawałek przez osiedle. No, chyba strażoki dziś jadą. Psy wyją. Też się zastanawiam. Ale tutaj chyba asfaltem pojadę, bo to jest w miarę spokojnie. Na razie w sumie teoretycznie jest cały czas z górki droga do Rewy ode mnie tutaj, więc teoretycznie można sobie cisnąć bez wspomagania, ale już czuję, że jest pod wiatr, więc dosyć ciekawie się to zapowiada. Ale czuć, że jest z górki, bo bez wspomagania 24 na godzinkę. No tu jest ewidentnie z górki. Wiaterek daj. Jest wiaterek pod wiatr. W sumie dobrze, bo z powrotem będzie z wiatrem. Mam nadzieję, że się wiatr nie zmieni, bo będzie ciekawie. Trochę sobie trzeba pomóc, bo jest ostry wiatr. Tutaj chyba się zaczyna druga rowerowa, więc sobie zrobimy taki myk, kontrolowany oczywiście. Nie, to jest koniec drogi dla rowerów. Czy jest droga? Jest droga. Nie wiem, znaki dziwne. Jest droga pół na pół, czyli zarówno dla pieszych, jak i dla rowerów. Zawsze lepiej tędy niż tam ulicy. Nie ma co się jakoś tam zbytnio spieszyć też, bo trasy jeszcze trochę zostało do przejechania. Uła. Wiaterek jest zacny.
kilometrów zaliczone, z tego co widzę. Źle na razie. Teraz się kilometr sił trzeba oszczędzać. I sobie okolice pozwiedzam. Zielone. Trochę zwolnić, zachować zwrotność. Końcóweczka, zapaliśmy się. Powrotko z górki. Z powrotem będzie fajnie wyzwanie, coś czuję. Tutaj będę się starał przepić na prawą stronę. Się udało, bo koreczki. O, jo, jedzie, jakiś dzwon musiał być. Nasze policmany tu z Kosakowa. Mamy terenóweczkę. Staram się jechać więcej niż 20. Bo to nie ma sensu żadnego. Jeszcze zdążę się zmęczyć. O, tu mnie facet, kurde. Chuchulaj na gąbę siedzi. 3 km, 30% w jedną stronę. Wykonane. Pierwszy planowany postój to klify w Mechelinkach, gdzieś tak wstępnie myślę, zobaczymy. To jest jakaś tablica informacyjna, to się fotkę strzeli. Szlaki rowerowe nocy w Kaszub. Tak to się mniej więcej prezentuje. Jedziemy dalej. I znowu z góreczki. To bez wspomagania. Płyniemy go trochę. Thank you.
ogóle to 20 lat na rowerze nie jeździłem, nie? Taka ciekawostka. Ale już sobie tam w weekend potrenowałem trochę. Dupę odbolałem, jak to się mówi. I można teraz już taką bardziej ambitniejszą trasą się pokusić. Przed wczoraj, dobrze mówię? Kurczę, tak. Przedwczoraj byłem u znajomego. Małe takie odwiedziny. Przejechałem sobie. Ja się zastanawiam, czy to tu, czy to jeszcze kawałek dalej jest. Muszę sobie mapkę powiększyć na telefonie. Tak, tutaj. Ładna trasa rowerowa, przygotowana. Wyasfaltowane. O, pod górkę trochę. Było z górki, teraz pod górkę. Co to ma być? O, tutaj widzę, że tak góra, dół, góra, dół. Ale nie ma się gdzie spieszyć. Widoki fajne, wiaterek lekki jest. Trochę chłodzi. W jeździe. Coś tu sobie rośnie, jakaś pszenica czy jęczmień, nie znam się. Po prawej stronie, o. Z tego co już widzę, to zaraz będę w połowie drogi planowanej. Tu chyba trochę z górki mnie czeka. Warto się trochę rozpędzić, żeby odpocząć. Nogi odpoczęły. Ale żeby się też nie zabić. Cztery dyszki są. Droga jest, powiem, mega. O, tu kuniem ktoś jechał. Dobra, jak my według planów, prosto cały czas. Ciekawe, czy tutaj przez las asfalt zrobili? Zrobili. Fajnie, tu była szutrówka tak. Ostatnio jak widziałem, ktoś jechał tędy. Może nadal jest, zobaczymy, bo to człowiek już się cieszy, że jest ładna droga. A tu się zaczęła robić. Kurde, nawet nie trzeba pedałować tutaj. Z powrotem będzie zabawa. Bo będzie cały czas pod górę, nie? O, wiatr jakoś fajnie zrobili, można sobie odpocząć. Tu widzę prawie 6 km pękło. Ja sobie tutaj teraz skonfrontuję z mapką, bo tam chyba się jedzie do góry na... Do góry się chyba jedzie na klify. A tu w bok jest droga rowerowa. Ja sobie zaraz zobaczę, jak to tam wygląda na mapie. Tutaj są te klify mechelińskie słynne. Ja tutaj nigdy nie byłem. W sumie ja mieszkam tu już ładnych parę lat, więc warto by tutaj sobie podjechać i zobaczyć.
droga, lekki piaseczek, a dla mojego rowerka to nie jest jakiś tam problem większy. Może jednak. Podjedziemy tutaj, chociaż nie, jednak tam, jednak boczek. Uła, jakie dziury. Kurde, wytepowane. Panie, duszę człowieka chcę wycząsać. Tu trzeba rozbujać trochę po tą górę. No i jest fajnie. Klif. Słuchajcie, starczy tego wijania się. Idziemy dalej. Testujemy hamulce. Uła, tu jest zasna góreczka. Moje wadze test dla hamulców. Lecimy dalej. Na piachu. Wejście na plażę. Ja nadal dalej do góry. Nie, tutaj słuchajcie, nie ma co. Góra jest dosyć mocna, nie ma co męczyć rowerka. Trzeba zejść. I dobra. Góra hardkorowa. Ale nawet tę piechotkę. Ale lecimy dalej. Już niedaleko. Jakaś fajna chata sobie stoi na klifie. Fajnie to wygląda. Jakiś placyk. Beczki jakieś czy domy. Nie wiadomo co to jest. Może widzą. Kurde, trzeba fotkę zrobić. Zobaczcie, jak wygląda. Sobie. Bo takie ala. Nie wiem, domki lotniskowe, nie znam się.
Tutaj droga trochę słaba. Kurczę, chyba mam przerzutkę do wyregulowania jeszcze trochę. Dobra, idziemy tu na mapie, jedziemy w dół. Kurde, jakieś kable przez środek ulicy. No to miała być trasa turystyczna, a wyszło jakiś hardcore wyszedł. O, jest asfalt, patrzcie. To już widzę po swojej prawej stronie molo. Też zajadę, jakąś fotkę zrobię może. No, tu coś budują, pewnie jakiś hotelik. I mechalinki. Super mechalinka, Frondo. Pętla autobusowa. Lecimy na molo. Do hali sprzedaży. Tu jest molo już? Tu jest molo. Dobra. O, tam można nawet sobie podjechać. No wąska droga tu z boku, to chyba nie dla mnie. Dobra. Kurde, pod mi się haczą za siódło. Dali torpedownia, w zasadzie ruiny. A dobra, chwilę pauzy. No dobra, lecimy dalej. Niecałe 3 km jeszcze zostały do Rewy. O, jaka fajna, chłodna bryza. Przyznam szczerze, że chyba tutaj jeszcze nigdy nie byłem. W Rewie byłem parę razy, ale tu w mechalinkach przy samym morzu to nie. U znajomych to i owszem. Koniec. Czyli teraz się włączamy w ruch normalny, uliczny. Chociaż jest tu fajny czerwony pas wydzielony. Dobra, ja tu zaraz będę musiał gdzieś skręcać w bok. Tam jest droga, widzę, więc szlaban. Teraz jest pytanie, czy to jest rowerówka, czy tam jest rowerówka. Raczej na plażę.
O! To jest tablica jakaś informacyjna. Legenda. Tu jesteś, czyli to obok to będzie. O, i stacja naprawy rowerów. Wygląda tablica informacyjna. Na co lecimy dalej w takim układzie. Aha. Kierowca nie prowadził tamtędy. Gdzie to pomarańczowe to jest to. GPS mnie prowadził plażą, widzę. Kamut. A tu raczej jest tędy droga. Raczej piaszczysta. Tutaj chyba boczki będzie najwygodniej. Chociaż widzę, że może być ciężko. Utno. Umarł w buta. Tu się panie porządny piach zrobił. Musimy to ciekawić, czy tam nie ma lepszej drogi. Widzę, ktoś rajdówką cisnął. Ostro. Kurde, ta ścieżka rowerowa to by w zasadzie jej brak jakiś krótny. O, a róże. O stary, co tu się dzieje? Tragedia. Chyba co, trzeba to przepchać. Jest jakaś hardkorowa droga. Tam gdzieś niby ścieżka rowerowa. Jakieś róże haszcze człowieku. Wciągnął z te krzaki do morza. To jest niepoważne. To jest te haszy, tam kieruj teraz. Patrzcie,
Ta kurczę, jak tam się kamut pokazuje, że to jest normalnie droga rowerowa. Jakaś tragedia. Dobra, trzeba się przebić przez te zarośla. Dobrze, tylko róża, nie jakieś ostry. O, znowu pioch. Takiej drogi rowerowej to jeszcze nie jechałem w życiu. O, polanka. Jak tu na rowerze nie jeździ dalej? Porażka. Już trochę lepsza droga widzę. Ale się wziął do lewy. Tak, już się pompowało. Ten teren. Z kartów. Troszkę dydaktyczne akcje mogą widzę. Ale tu ścieżka dopiero powstaje. Tak pisało na tablicy. Ścieżka od razu powinna tutaj być, moi drodzy, a nie. Chyba powinienem drugą stroną jechać. Coś tu jecha. Gazer się jest. Więc 4 km. No, powinienem tam jechać. Chyba. Tutaj może być ciężko. Ja sobie go przepcham. Tra. Nie poddajemy się. Oj, czemu cała taka trasa nie jest. Może jak zrobię w końcu, to będzie. Szybko jak ci płynę, będzie pani.
trochę odpocząć. Kurde, już nie mam sił mówić nawet przez tą drogę, ale mnie zrobili za ciura. No ale to jest całe życie. O, znany zielony sklep, przede mną to się coś napijemy. Dzięki. No i dotarłem do Mechelinek, do Rewy. Z Mechelinek do Rewy morzem nie polecam, przez miasto śmigajcie, bo droga rowerowa jeszcze nie jest gotowa i jest tragedia na rowerze. I do odpoczynku, coś tam do picia, coś tam się napijemy i jadę sobie z powrotem. Pogoda fajna, także polecam. Dobra moi drodzy, trzeba spalić gumę z powrotem do domu, 10 kg zostanie do zrobienia. Teraz już normalnie asfaltem, ale fajnie, dyza powiewa. Wszystko wzięte, nic nie zostawiłem, chyba nie. Ale pachnie rybkami. O ciul, dobrze, że ryb nie lubię. Znaczy z ryb najbardziej pierwszy z kurczaka oczywiście. Aha, ale ja sobie źle trasę wybrałem, słuchajcie. Bo miałem jechać do kumpla. Po drodze tam podróż jedną część pokazywałem, ale się okazało, że nie, więc muszę sobie zmienić nawigację. To ustawiony. Znaczy ja znam to. Warto sobie zawsze, wiadomo, ustawić. To jest jakiś sklepik. O. Dwa monsterki sobie obaliłem. Energia przywrócona. Można cisnąć dalej. Kolejne 10 km do zrobienia. Na główną tutaj drogę sobie wjeżdżam.
trochę wiatr. Po mojej prawej zatoka. To jest jakaś ścieżka rowerowa. Trzeba przyspieszyć. I siła jest, i energia. Też nie było ładnych parę lat, kurczę. Człowiek mieszka nad morzem, a nie jeździ nad morze. O, trochę pod górkę. To jest chodnik. Może sobie chodnikiem. Oho, i chodnik, tyle by było z chodnika. A nie, tu jest dalej chodnik, tylko tak dziwnie to wyglądało. Dobra. Nie wiem, czy to jest chodnik, czy... Ale zasada jest taka, że jak jest z lewej ścieżka rowerowa, to można jechać prawą stronę. Po chodnik. Na przykład. Tu trochę z góreczki. Nie no, tu jest zupełnie inna dyskusja przecież tą drogą. Tam jak zrobią, to można jeździć, ale nie tak oni sobie wymyślili. O, jest ścieżka rowerowa. A nie tak oni sobie wymyślili piochem. Ograniczenie do 60. To tyle tym wariatem nie dam rady. Może z 4 dychy bym się pociągnął. Ale w sumie się tu nic nie spieszy. Podziwiamy widoki. Aj, po co mi te takie podjazd? Chyba do działek do celowuszki, gdy to robili. Ale lepsze to niż tym piachem. Zdecydowanie. Pozdrawiamy ludzi na kulej nogach. O, w cieniu. A się bałem, że będzie pod wiatr. Nie, jest lekki wiaterek, ale... Ale nie jest źle. Proszę, już w mostach. No, a górka się robi.
szybki czek, czy się nagrywa. Różnie bywa z tą temperaturą, z ciepłą. GoPro się znacznie nagrzewa. Dzięki. Ale już na płaskim. Teraz chyba będzie troszkę z góry. Trochę się rozgrzać. I nogi niech odpoczną. To jest to. A tu może coś z boku wyjechać. Zawsze. Dzięki. Przystanek Mosty Ruchowa, czyli 3 km już przejechane. Pani mnie tu kulturalnie przepuściła, podziękowałem oczywiście. To nie wiadomo co za winkl. Trzeba trochę zwolnić, ale jedzie. Coś mi się tu GPS zgubił. O. Z lewej. Dzięki. Kolejny przystanek. Mosty Ogrodowa. W zasadzie centrum mostów albo główne skrzyżowanie w mostach. Tutaj trzeba zobaczyć co tu się dzieje, co tu przejść się niby jest. Teoretycznie chyba powinienem zsiąść z rowera, ale trochę góreczka.
fajny domek. O, kawałek góry jest. Ale tam zaraz z góreczki macie. Chociaż to jest cały czas pod górkę teoretycznie. Różnica poziomów z tego co tam patrzyłem to jest 80 metrów między pogórzem a Mechelinka Rewą. Dobra, tu już trzeba będzie na trasę się wbić. No i niestety trzeba ulicy ten kawałek. To z drugiej strony jest jakiś chodnik, ale nie wiadomo, skończy się w połowie drogi. Miejska. Może warto światło włączyć. Ale tam też widzę rowerzyści przede mną jadą. Wyska czy gmina? Światła i na chodnik. Można oszukać system. I z góreczki. Czy chodnik nie kończy? Jadę im tu na chodnik, niech sobie jadą chłopaki spokojnie ulicą. Chociaż widzę, że znowu trzeba będzie zjechać. O, już 5 km pękło. Ja sobie mam pauzę zrobię, bo on mnie tam kieruje, słuchajcie, na drogę rowerową. Żeby tutaj kierowców nie wprowadzać w zamęt, przejdę sobie na przejściu dla pieszych, zmienię sobie po prostu pas. Przechodzi tablica w Pierwoszynie, Bajorko, droga. Thank you.
a do domu jeszcze 5 km. Także nie ma co, wsiadam i lecę. I było to też wąska przełęcz rowerowa. Dobra, ja sobie dojadę do końca. Będę konfudował kierowców. I słuchajcie, też na tego miejsca, gdzie mnie tutaj na klify pokierowało, o, się po gazobanem odbija. O, ale, ale przyjemna bryza. Wiesz, to można z górki. Bliżej jak dalej. Kosakowo właśnie mija znak informujący o tym, że wjeżdżam do Kosakowa, czyli teoretycznie już jestem w domu, ale jeszcze 4 km w zasadzie do celu. Tutaj sobie powoli, nie ma co się spieszyć. O, kodziura. To 15-20 na godzinę, to i tak jest dobrze. Podziwiam ludzi, którzy biegają w taką pogodę. Wczoraj w ten upał Kuba do mnie pisał z kanału Jaczaku. By the way, wbijajcie do chłopaka na kanał, dawajcie mu tam suby, łapy w górę, fajne materiały robi. Wczoraj 6 km sobie, 30 stopni, znaczy w domu w klimie zdychałem, a więc biegam. Sześć kilometrów pękło, jeszcze troszkę. Lotnisko, opener chyba w przyszłym tygodniu. Nie wiem kiedy to wrzucę, ale może jeszcze tego samego dnia. Jak okno otworzę, to mam openera prawie do domu, bo słychać czasami. Ciekawi mnie jak jakość dźwięku w ogóle, bo nagrywam z mikrofonu tego wbudowanego w GoPro, nie jakieś tam dodatki, addony do czepki. Więc ciekawe jak to tam wyjdzie w praniu. Zobaczymy.
Najwyżej filmik będzie bez dźwięku. Komentarz się dogra. No i słuchajcie, gmina Kosakowo, 50-lecie, znak. Ja nie jadę wiejską, ja jadę tak jak jechałem tam przez osiedle. Spokojniejsza droga jest. Bo my ładnie puścili, kulturka. To się chwali. Bardziej wypłaszczony teren. Może można trochę depnąć, słuchajcie. Trzy kilometry do domu, a tu siła jest po tych energetykach. No, teraz góreczka. I znak po górze, czyli już prawie jestem w domu. Tutaj będę w prawo skręcał skrzyżowanie, ale można się wyjąć. Kilometry niecałe. Przepraszam, 2200 dokładnie. Z tyłu nic nie idzie. Nie, można się wbić na asfalcik. Ale fajny wiaterek. Widzę tu drogę rowerową budują, fajnie. Druga z pierwszeństwem, ale ograniczone zaufanie, wiadomo. Nie ma.
ta droga rowerowa nie skończona, chyba. Jakieś błoto. To w zasadzie taka wewnętrzna osiedlówka. Można cisnąć ten sos. Ja tutaj sobie prosto i już w zasadzie dojeżdżam do punktu startu. Czyli rondo na pogórzu. No i dobra, słuchajcie, 20 km w zasadzie, bo tu mi tą trasę 9200 policzył, tam było 10,5, to można powiedzieć, te 20 km pękło. Dojechałem właśnie do granicy kursu, czyli do domu, tak, po górze Gdynia, także ja się kieruję do domku, coś zjeść, coś się napić i na zasłużony odpoczynek. A wam, mam nadzieję, filmik się podobał. Będzie więcej materiałów, także trzymajcie się.